Robalu Czeczeński, ja się pytam, czemu to nie jest jeszcze skończone? Słucham. Ale szefie, tego jest za dużo. Trzeba kogoś dodatkowo zatrudnić. Ale jak zatrudnić? Ty się z własną dupą na rozum zamieniałeś. No przecież ty, taka jedna duszyczka, wiesz ile ty mnie kosztujesz? Miliony złotych! Miliony! Chyba w skali 10 lat. W skali gówna! I ma być popakowane, bo dzisiaj sanepid, BHP robią odbiory i ma lśnić tak, jak psu jaja. Panie redaktorze, proszę ze mną, bo się zdenerwowałem. Przy okazji transformacji ustrojowej w Polsce wiele w kraju zmieniło się na lepsze. Jednym z tych elementów było stworzenie wolnego rynku i otwarcie się na cały świat. I kto miał łeb na karku, parę dolców zachomikowanych w poszyciu wersalki, ten stawiał wszystko na jedną kartę i bez wiedzy czy doświadczenia brał się za produkcję czegokolwiek, co będzie potrzebne w przyszłości. Czy to europalety, serwetki czy firany, to nie miało znaczenia. Ważne było, żeby założyć biznes i zacząć kroić grube hajsy. Nazwa firmy też nie stanowiła problemu, wystarczyło dodać do swojego imienia lub towaru literę X i wszystko było już światowe i na zachodnim poziomie. Boramex, Contimax, Fanex, Jantex, nawet takie perły jak Mięsolux. Jeżeli nie X, to dopisane literki POL i mamy takie smaczki jak Kiełbapol, Gniotpol czy Polbrukers. To wszystko, stety niestety, prawdziwe nazwy. Skąd nazwa firmy? Otóż, panie redaktorze, już tłumaczę, to jest bardzo prosta historia. Moja firma produkuje, prawda, firany. No więc dlatego firma nazywa się Januszex, prawda? No bo ja mam na imię Janusz, także... Panie redaktorze, ja w życiu zawodowym zawsze kierowałem się logiką. Logika to jest taka rzecz, której warto zaufać, prawda? No więc najpierw miał być Firankopol, z tego co pamiętam, w 92. Potem myślałem, czy nie nazwać tego Szmatex. No bo wiszą z okna szmaty, prawda? I jeszcze miałem taką nazwę Kurtynex. No ale potem w urzędzie się okazało, panie redaktorze, wszystkie nazwy zajęte, no. Pobiegli mnie. Niestety. Dlatego jest Januszex. Też ładnie. Ale to nie nazwa czyni firmę, lecz człowiek. I tutaj zaczyna się kłopot, bo o ile często są to ogarnięci ludzie biznesu, o tyle niekiedy za robotę biorą się klasyczni Janusze biznesu, czyli ultra-boomerzy, którzy dorobili się zacnego hajsu i teraz uważają się za królów świata, a przynajmniej swojego sektora. Ubrani w garnitury z własnej studniówki, wzorzyste krawaty, obowiązkowy wąs pod karmazynowym nosem, który czerwieni się nieustannie z powodu okazałego barku w biurze, który ugina się od sprezentowanych alkoholi, nieułożony i przetłuszczony włos i wiecznie niezadowolony grymas na mordzie. Mimo że hajs puchnie na koncie, to im zawsze jest za mało i wszystko to wina albo pracowników, albo złej i złośliwej konkurencji. No więc, panie redaktorze, VAT-owski wał polega generalnie na tym, że w księgowości robimy... Przepraszam, sekundkę, ważny telefon. Dziś usłucham cię, tylko szybciutko. Andrzejowi fabryka spłonęła, jaka szkoda. Nie śmieję się, bo wiesz, no konkurencja też człowiek, prawda? Ogień się zaprosił w magazynie. Jaka szkoda, sam się zaprosił. No nic, dobra Zdzisiu, potem pogadamy, ja kończę, bo mam tutaj redaktora na linii. Dobra, w kontakcie. No, panie redaktorze, przepraszam, ale wygląda na to, że na rynku Filan zostałem sam. Nie no, nie śmieję się, naprawdę, ale... Nieszczęśliwy wypadek. No bywa. Na czym to ja? Wał na wacie, oczywiście. Ciężko jest, panie redaktorze, z roku na rok coraz ciężej, no. A to jest wszystko wina tych kurew od okien, bo oni się zmówili i teraz takie okna specjalnie robią, żeby moje firany do nich nie pasowały. Ja panu mówię, to jest spisek, tam są takie nosy za oknami stoją, ja wszystko wiem. Tak, to jest spisek, bo mi się powodzi, więc im dupa tam pęka. Mimo, że jest ciężko, no niestety, no ale nieważne. O, proszę, córka narysowała. Brawurka chyba. Jeżeli chodzi o pracowników, to Janusz widzi w nich jedynie maszynę i to taką najgorszego sortu, bo musi jeść i spać. Traktowanie ludzi jak gówno mają we krwi. Są przekonani, że praca u nich to złapanie Pana Boga za nogi i że każdemu tu będzie wspaniale pracować. W realu jednak oferują śmieciówy, najniższą krajową i warunki pracy godne gułagu. A jak się nie podoba, to oczywiście Janusz od razu życzliwie zaprasza do wypierdalania. No to co? Ty
1300, umowa o dzieło i widzimy się jutro o 4:30 w magazynie. Pasuje? Bo jak nie, to ja już mam na pańskie miejsce dwóch Ukraińców. Rysiu, ja ci przerwę, Rysiu, ale po co ci jest ta wypłata? No po co? Przecież ty tak to wszystko od razu wydasz, tak? No, ty się w ogóle cieszysz, że ty robotę u mnie masz, no. Wdzięczny byś był. Rysiu, ale jaka podwyżka? Jaka podwyżka, jak od 20 lat sam do tego interesu dokładam, no. Ryszard, zabijasz mnie po prostu, zabijasz mnie teraz, no. Dobra, jutro pogadamy, tak, bo z salonu do mnie dzwonią dzisiaj. Merca odbieram. Halo. Panie redaktorze, prawo pracownicze to jest dla mnie jak dekalog. Naprawdę. Ja wszystko znam na pamięć. No tylko z przestrzeganiem jest różnie, wiadomo. Oczywiście największym wrogiem Janusza jest urząd skarbowy, ZUS-y, podatki, VAT-y i wszystko inne, co zabiera mu złotówki z konta. Nie przejmuje się tym jednak za bardzo, bo robi wały w księgowości od kiedy tylko założył ten swój wąsaty kram. Pensje pod stołami, połowa rzeczy na lewo, kombinatorstwo ponad wszelką miarę, byle tylko uciąć kilka groszy miesięcznie. Gdyby mógł, to okradałby nawet siebie samego. A jeśli trzeba oszczędzić na czymś, to oczywiście na towarze i jego jakości, bo przecież klient i tak się znajdzie. Kiedyś mnie klient pyta, dlaczego ja mu sprzedaję auto zespawane z trzech? No ja mu na to, a czy ty nie widzisz, że ja ci sprzedaję jedno auto w cenie trzech? Zawsze miałem łeb do interesów. Czyli, Rysiu, mówisz, cała fabryka, tak? W pizdu poszła. Cholera jasna, no. Dobra, Rysiu, a jakie mamy straty? Rysiu, ale chuj mnie boli, ile tam żółtych dzieci robiło w tej fabryce. Ja się pytam, jakie mamy straty w firanach. Wszystko oczywiście polskie i najwyższej jakości. Tak przynajmniej jest napisane na stronie www, pamiętającej HTML-a 1.0. Tak naprawdę to towar nawet nie stał koło polskiej flagi. Wszystko maszynowo szyte na Tajwanie albo ręcznie dłubane rączkami niewolniczej pracy ludzkiej. Ważne, że tanio w hurcie i można popularne wzory podjebać bez obaw o kopiowanie designu. Ten zresztą Janusza bardziej brzydzi niż interesuje. No panie redaktorze, oczywiście, że moje firany są polskie od A do Z. Jak tylko przekraczają polską granicę, od razu stają się w 100% polskie. Patriotyczne bym nawet powiedział. Powiem panu, panie redaktorze, że teraz to oni te firany projektują, tam designują. Ja się pytam, po co? No po co? No przecież tak naprawdę najlepiej sprzedaje się klasyka. No tu nie ma co koła wymyślać na nowo, prawda? Firanka ma wisieć, być biała i chuj. I tyle. Ja tak uważam. Takiego Janusza nie złamie nic. Żaden kryzys czy załamanie się światowej gospodarki. Powstrzymać go może co najwyżej zawał, ale i z tego się wykaraska niczym śliski wąż. Bo Janusz biznesu był, jest i będzie. Panie Januszu, bo dzwonił jakiś producer, że chce firanki na licencję. Chcą nagrywać jakieś Hollywoody. Moje firany do filmu? O, cholipka. Nie, no żadnych licencji, Rysiu, nie. Pieniądze z góry, tak im napisz, tak? Powiedz im tak. Mój kolega Andrzej Pisarz też tak zrobił i bardzo dobrze na tym wyszedł. Żadnych licencji. Rysiu, ja wiem, że ty w naturze masz bycie takim słupem soli, takie stanie, ale jak już nic nie robisz, tylko jesz, to byś wziął miotełkę, byś pozamiatał, co? Dzięki. Rysiu, pakuj się, jedziemy do Ikei. Będę miał biurko? Jakie kurwa biurko? Ołówki się skończyły! I nie garb się, bo skolioza to nie żart! Symetrycznie, do kartona, żeby to tak... Dobra, tak jest, tak jest. Dobrze, do gdzie? Do kibla, można. Leć. Który raz dzisiaj? Drugi. A co będziesz robił? Zrał. No widzi pan redaktor, raptem 12 godzin przepracował na magazynie i już musi do kibla. Dzisiaj jest ciężko dobrego pracownika. Pakuj, nie patrz, po co ci oczy? Także panie redaktorze, codziennie trwa walka. Miałeś srać, nie palić! Także chodźmy do drugiego magazynu. Rysiu, dokładnie, tu. Tu ci zostało jeszcze tutaj. No. Tutaj masz jeszcze papierek, nie zauważyłeś go zupełnie, no. Widzisz, jest co robić mimo wszystko, no. Rysiu, weź mi w tych internetach tam sprawdź, gdzie teraz najtaniej będą szyć. Teraz to najtaniej w Wuhan, ale chyba lepiej nie ryzykować.
Ale co nie ryzykować? Ryszard, no kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No zamawiaj, no proszę cię. Przyjdzie towar, to się wybierze, tak? Pralkę w domu masz, to towar do ciebie zrzucę, będziesz prał. Masz pralkę.